Dzień dobry, z tej strony Łukasz Piecyk, kanał Piec od Kuchni. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak jednym ruchem zmniejszyć lub zwiększyć intensywność presetu, który nakładamy na zdjęcie. Opcję tę na pewno znacie na przykład z Instagrama, gdzie możecie po wybraniu danego filtru po prostu jakby przejechać suwakiem sobie w prawo, w lewo i jakby zmniejszyć lub zwiększyć jego intensywność. Przyda nam się do tego plugin Fader. Oczywiście moglibyśmy to robić po kolei, jakby w każdej sekcji te ustawienia zmieniać o odpowiednią wartość, natomiast ten plugin Fader pozwala nam to zrobić po prostu jednym ruchem. Link do ściągnięcia tego pluginu znajdziecie w opisie odcinka. Żeby go dodać, trzeba przejść do File, Plugin Manager, tutaj możemy także wywołać to skrótem klawiszowym i nacisnąć Add. Ja ściągnąłem sobie na pulpit ten plugin, natomiast ja Wam polecam wrzucić to do folderu tam, gdzie trzymacie katalog Lightrooma, tak żeby mieć to wtedy wszystko w jednym miejscu. I dodajemy folder, który nazywa się thefader.lr-plugin. Wybieramy ten folder. I jeżeli uda Wam się dodać tę wtyczkę, to pojawi się ona na tej liście oraz pojawią się tu też informacje na jej temat. Możecie zwrócić uwagę na to, że jest tu też opcja rejestracji tego pluginu. Kosztuje ona $10 plus VAT i z tego, co zrozumiałem, na tyle, ile mój angielski potrafił to przetłumaczyć, to nie jest ona obowiązkowa. Ona jest obowiązkowa w momencie, kiedy chcecie jakby korzystać w 100% z tejże wtyczki, bo samo manewrowanie tą opcją, czyli intensywności presetu, jest za darmo. Rejestracji wymaga na przykład takie zaawansowane rzeczy tutaj opcje, czyli na przykład wybór tego, która sekcja ma być ruszana. Jeżeli na przykład wtyczka poprawia te podstawowe rzeczy i kolory, załóżmy, czyli highlights, ekspozycje, kontrast oraz te kanały tutaj HSL, to wtedy możecie na przykład odznaczyć basiki i operować tylko na kolorach. To jest jakby kwestia tego, czy chcecie za nią zapłacić, czy też nie. W opcji darmowej ona ma także jakby takie opóźnienie, ona jakby wolniej ten preset ładuje, zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda, bo w praktyce, jeżeli już tutaj sobie poustawiamy, co chcemy, no to klikamy done. Jeżeli chcemy teraz wykorzystać The Fader, wracamy do File, ale tym razem do Plugin Extras i wybieramy The Fader. Tutaj mamy okno, w którym wybieramy nasz preset. Ja z folderu Piec od Kuchni wybieramy tenże. Powinna być chwila zawiechy. Teraz mamy jakby po prostu suwak, w którym musimy dostosować to, jak bardzo ten preset chcemy, aby był na tym zdjęciu. Zwróćcie uwagę od razu tutaj na te suwaki. Ja je specjalnie tutaj otworzyłem, żebyście zobaczyli, że to po prostu zmienia ich pozycję po prostu na dotychczasowych ustawieniach. Jak widzicie, preset możemy zmniejszyć nawet do minus 50, nie tyle, że go jakby wyłączyć, co po prostu dojechać do minus 50 i nie tylko wyjść od tej pozycji 100, ale nawet go jeszcze bardziej nadać o 50% i te suwaki oczywiście też pojechały w tę stronę i możemy się tak bawić i dostosowywać ten preset. No ja bym wolał na przykład niekoniecznie na 100%, ale takie 80 jest nawet całkiem ok. Klikamy OK i to tak na dobrą sprawę wszystko. I to wszystko także w tym poradniku. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam Was do komentarzy. Subskrybujcie ten kanał. Tutaj znajdziecie w prawym dolnym rogu odnośnik do tego, żeby subskrybować ten kanał. A jeżeli ten poradnik Wam się podobał, to zachęcam Was także do łapki w górę. Ja się nazywam Łukasz Piecyk, to był kanał Piec od Kuchni, cykl Kuchnia Lightrooma. Do zobaczenia i do usłyszenia w następny poniedziałek. Cześć!